No i mamy tutaj komputer mojego brata. I mamy tu 0,5 GB H510MH, która nie jest może zbyt bogata w sekcję zasilania, ale i 9 daje radę podtrzymać bez problemu. Mamy kartę graficzną XFX RX 588 GB. Tam w głębi mamy właśnie dysk KC2500 256 GB. To jest dysk, na którym jest zainstalowany Windows 11. Mamy tu dwie pamięci RAM od nie Kingstona, tylko Goodrama i RDM. Każda jest po 16 giga, razem mamy 32 GB RAMu. Mamy tu niezły system wentylatorów. Wiecie dlaczego? Też wam wytłumaczę, dlatego że wszystkie wentylatory są tutaj pospinane ze sobą, dlatego że ta płyta główna ma tylko jedno złącze do wentylatorów i ono gdzieś się tu znajduje. Te złącze się gdzieś tu zna, o. Te złącze się tam znajduje, gdzieś w głębi. I po prostu tu jest jedno złącze wentylatorów, więc ten wentylator jest spięty razem z tymi i jest jednym wejściem wpięty pod płytę główną. Zaraz ktoś powie, to zaraz się sekcja pewnie spali, odpowiedzialna za wentylator. No nie, bo jeżeli wszystkie pracują w tej samej konfiguracji napięć, to tak naprawdę nic się nie spali. Miałem dzisiaj bratu czyścić komputer, ale powiem szczerze, tu jest w miarę czysto i tak naprawdę nie ma tu czego czyścić. Więc skoro nie ma czego czyścić, to jest bezsensowną robotą robienie tego. Tu zasilacz, który mój brat tutaj ma, to jest 850 W od Be Quieta, system Power 10, więc tu może sobie jeszcze mocniejszą kartę graficzną wrzucić. Zadbałem o to, żeby miał jakąś przyszłość rozwoju tej platformy. No i mamy tutaj relikt poprzedniej przeszłości, czyli napęd DVD, czego już praktycznie nikt nie używa, a my dalej używamy, bo jest przydatny. No i tak naprawdę procesor, który tu mamy, to jest Intel i9 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, więc ten komputer pociągnie wszystko dosłownie. Tylko właśnie pokazywałem wam, że Windows 11 strasznie ogranicza zasoby komputera, wżerając bez opamiętania pamięć RAM. Gdzie on nie potrzebuje 8 GB pamięci RAM, gdzie nic nie było na nim robione, był wyświetlany tylko sam pulpit, więc powiem szczerze, dla mnie jest idiotyzmem, żeby używać Windowsa, gdzie Linux wżera bez żadnego obciążenia, tylko 3 GB RAMu. 4 ewentualnie, podczas grania jest to 8-9, ale podczas grania, gdzie tutaj Windows wżera niepotrzebnie ogromne zasoby. Ale to jest tylko moja opinia. Pozdrawiam.